Witam serdecznie. Dzisiaj w kolejnym poradniku z serii Halloween 2013. Dzisiaj z rana po przerwie technicznej o godzinie 7 został dodany nowy quest, który możemy zacząć u Białego Królika. Białych Królików jest 5 bądź 4, nie jestem pewny. Dwa są tutaj i jeden jest witan, jeden jest w zniszczonym opactwie. Nie wiem, kordy wam podam dokładne w opisie, ale mniejsza o to. Żeby rozmawiać z królikami, musimy mieć zielonek obłąkaniec. Zielonek, no to tak, nie wiem, czy to grzyb, czy co to jest, chyba grzyb. Można je lotnąć gdzieś w jaskiniach, w kopalniach, w Karkahan, jeżeli się nie mylę, bądź kupić na aukcji. Chociaż na aukcji są po 200 000, no ja tam kupiłem, bo mogłem. Na potrzeby filmiku nie potrzebuję, nie chce mi się chodzić po kopalniach i latać. No ale dobra, wróćmy. Ktoś mi się tu wrypał. Wyskakuje nam dialog, że ktoś inny złapał królika, więc trzeba pójść do innego i próbować inny. No i tutaj też nam wyskakuje ten dialog. Więc trzeba aż do... Kiedy już nam uda się kliknąć dialog, wyskoczy nam trzy różne, z czego jedna to jest karmię go zielonym obłąkańcem. No my to robimy, tracimy jednego i podążam za nim. Zostajemy przeniesieni do... Co to jest? Do komnaty Morfeusza. Tak, komnata Morfeusza, która się znajduje też w ponurym zamczysku. Idziemy do pamiętnika Morfeusza. Tutaj jest pamiętnik Morfeusza przy łóżku. Wertujesz strony. Dalej. Dalej. I czytamy krótką notatkę. No, okazuje się, że Morfeusz jest ukryty w lustrze, uwięziony raczej, więc kończymy i idziemy do lustra. O, widzimy, było widać przez chwilę Morfeusza. No i zagadujemy. Głupcze, dawno bym... Dobrze, pomagam. Tak opowiada nam historię. Tak, klikamy. O, i zostajemy przeniesieni. Nie, no mapka nam się przelogowała, nie wiem co mamy, patrzmy. Podążę za białym, a cóż to za wstrętna wiedźma zwierciadła. Pamiętaj, nie jest czerwonej tabletki. Zamiast Morfeusza w lustrze mamy wyrocznie, widać jakąś wiedźmę, więc klikamy dialog. Tutaj tak i zostajemy. Żyjesz, czy chcesz się dowiedzieć jak jest naprawdę? Musimy ubrać... Tak chcę. Dam ci pigułkę, którą będziesz mógł połknąć w dowolnym momencie. W sensie, w którym dowiesz się prawdy. Być może będziesz nie marudź. Dobrze. Patrzymy na nasze zadanie. Podążaj za białym królikiem, nie zapomnij o... Tak więc próbujemy się wydostać przez drzwi. O, jesteśmy w korytarzu ponurego zamczyska, zaraz stąd wyjdziemy. I teraz potrzebna nam będzie marchew, żeby znowu rozmawiać z królikiem. Marchew najlepiej będzie, jeżeli kupimy ją witan u siostry Makatary, która ulecza, a nazywa się Esmerlia, jeżeli dobrze pamiętam, coś na E. Teraz szybko pójdę i kupię parę marchewek, bo nie wiem, ile nam będzie dokładnie potrzebnych. Idziemy, szybko się teleportujemy do Itan. Tutaj jest Makatara. Wchodzimy do jej domku. Idziemy do Esmerili. I kupujemy tak ze 4 marchewki. Tak ładnie sobie ułożę i tutaj. I musimy znowuż podejść do jakiegoś z królików. No z racji tego, że Witan jest ich... Dużo osób jest przy jednym króliku, to znowu się udam do ponurego zamczyska i będę próbował rozmawiać z tymi w ponurym zamczysku. Po prostu czy musicie doczepić się jednego królika, bo teraz dużo osób będzie zapewne. Tak, czyli będziemy jednak musieli trochę poczekać. No ale dobra. No, po jakichś 30 sekundach udało mi się znowu mieć dialog z królikiem. Ale przy okazji chodzenia między dwoma królikami
Zrespił się bladawiec obłąkaniec, więc postanowiłem go zebrać, bo nie wiem, może się przyda nam. Ale dobrze, karmimy naszą marchewką. Oj, zostajemy. Kurde. No, zostałem zadziwiony, bo nasz królik nie chciał marchwi, więc trzeba będzie jeszcze kupić dynię. Jestem z powrotem, kupiłem dwie dynie i teraz spróbujmy karmić go dynią. I jest, udało nam się. Nie, nie udało nam się, bo zjadł nam marchew, chociaż dałem dynię. Dobra, nie rozumiem. Miejcie przygotowane marchwie, zielone obłąkańce i dynie. Melonowa, żółta. To są, nie wiem, czy to dobra dynia, czy zła. Takie były na aukcji, takie kupiłem za parę groszy. Ale dobra, znajdujemy się w chatce wyroczni. Udajemy się do wyroczni. 153 level, wiedźma. Tak, jestem gotowy. Zaznaczamy, 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 zaznaczamy. I teraz jest najważniejszy moment w całym queście. Kiedy musimy wybrać, czy chcemy uratować Morfeusza, czy istniał Margonem. No, że tak powiem, my musimy wybrać się, że chcemy uratować Morfeusza, dzięki temu będziemy mieli lepszą nagrodę. Więc bądźmy egoistami, olać Margonem, ratujemy Morfeusza. Zatem wybrałeś, nie masz, weź ciasteczko. Dostałem ciastko od wyroczni, konsumpcyjne, ilość 30. Udajemy się do lustra. Wpatrujemy się w nie. I dostajemy do rozwiązania grę. Uciąłem ten kawałek, ponieważ zanim udało mi się dobrze rozwiązać, to minęły no, jakieś dobre 3 gry. Ale także rozwiązać musicie sami. Jest to taka prosta zagadka. Po rozwiązaniu przenosi was do Itchan i mamy podążać za białym królikiem, zabij tajniak Kowalski. No tajniak Kowalski. Widzę, że ich jest tutaj dużo. Mają 23 levele. Kurde, telefon mi dzwoni. Więc zabijamy naszych tajniaków. Oj, zabiłem Roana. Kurczę. Tu wszystkich można zabijać. Ale jest tajniak. Patrzymy, czy nam nalicza. Nalicza, dobra. Więc zabijamy 40 tajniaków. Ja wam skrócę to. I wrócę, jak zabiję 40. Jestem z powrotem. Zabicie 40 zajęło mi 6 minut. Można się zdziwić, ale wszyscy są przebrani za tajniaków. Nawet Roan, Laura, Garus, tylko jakiś kotek, ale mniejsza o kotkę. O, Ikin, kolega z Gonsa. To pozdrawiam go od razu. Ale dobra, przejdźmy do naszego questa. Musimy udać się do Morfeusza. Morfeusz znajduje się na murze. Musimy wejść na mur i po prostu podejść do niego. Po drodze tutaj, gdzie się zrespionych też parę tajniaków. Podchodzimy do Morfeusza. Dalej. I dostajemy portal do Margotrixa. Pokonałeś tajniaków, ale Morfeusz został pochłonięty przez Matrix. Uciekaj stąd, zanim cię dopadnie. Podążaj za białym królikiem. Znowu za białym królikiem. No, idziemy do białego królika. Robiąc, zabijając tutaj tajniaków, spostrzegłem, że na dole Witchan też jest biały królik. Tak jest. Więc musimy za nim podążać. Podążamy. Jesteśmy znowu wyroczni. Rozmawiamy z nią. A ona da nam dalszą część naszego questa. Musisz znaleźć specjalistę od magicznych portali. Znaleźć kogoś, kto zna się na magicznej aurze portali, to jedyna szansa dla Morfeusza. No, musimy udać się do kogo? Do Gloika z Nidhal. On się zajmuje magicznymi aurami. Tam, jak każdy wie, jest jedyny portal inny niż zakon planu australnego. Także udajemy się do niego. No i jak już chyba przywykliście, musimy podążyć za białym królikiem. Tak. Mówimy, że chcemy odejść. Jesteśmy w naszym miasteczku.
Już jesteśmy w Karkahana. Jeżeli macie teleport, to teleportujemy się do Nital. Jeżeli macie poniżej 50 levela, to musicie pójść na piechotę. Z Torne jak najszybciej do Eder, z Eder do Nithal. No ale dobra, ja już się teleportowałem. O, znasz się na magicznych aurach, zatem być może potrafisz. Oddajemy mu nasz matrixowy portal. Mam podchodzić do co jakiś czas i pytać, jak idą badania. Będziemy musieli poczekać, odczekać jakieś 10 minut i po tych 10 minutach zagadamy znowu. Więc ja sobie tutaj stanę i przerwę zrobię. Po odczekaniu 10 minut dajemy znowu dialog z Gloikiem i dostajemy portal do Matrixa. I w naszym zadaniu musisz znaleźć portal, przez który Morfeusz zniknął. Udajemy się do Itan. Przechodzimy do mapkę eventową ponure zamczysko. Tak, Wladimir, jesteśmy. I musimy udać się do ponurego zamczyska korytarz. A stamtąd my udajemy się dalej. Zaraz będziemy w ponurym zamczysku. Wszyscy mają takie same outfity i co chwilę myślę, że to jakiś znajomy idzie, ale nie. Dobrze, jesteśmy. Udajemy się do komnaty Morfeusza. Nie wchodzić bez pukania. Puk, puk, wchodzę. No, zapukam. Udajemy się do zepsutego zwierciadła i będziemy grali w kolejną grę. Znowu jest ta gra, więc znowu będę próbował w nią zagrać. A jeszcze tak powiem, no macie 168, chyba 165 sekund od razu. No i musicie ułożyć liczbę kolorów, a to liczba kolorów na właściwych miejscach. Tak, to w sumie to nawet nie wiem jak to. Czyli ten był dobrze, ten był źle. Trzeba coś kombinować. A nie wiem do końca co. Czy tak, a może tak. Jeszcze nie skumałem dokładnie. O, udało się. Dobra. Jak się udało za pierwszym razem, to się udało. To trzeba sobie trochę samemu pomyśleć, jak to trzeba wykonać. I mamy naszego Morfeusza. Wierzysz teraz, Quater, ale w co? Jesteś wyjątkowy, jestem wyjątkowy. Otrzymujemy 12,7K punktów, 100 punktów honoru i nowy przedmiot. Jest to fotografia Morfeusza. Neutralny, legendarny. No, warto było. Do takiej pamiątki, Morfeusz zawsze sławny. No i to tyle. Dziękuję za uwagę i zapraszam na mój kanał. A przy okazji powiem, że przed chwilą mi skoczyło 20 subskrypcji. No i od paru dni dopiero nagrywam i 20 subskrypcji to dla mnie jest bardzo dużo. Nie wiem jak tam do jakichś youtuberów, czy jak to się tam nazywa. No i ja wam za to dziękuję i pozdrawiam.